Witajcie w nowym piłkarskim quizie. Ja nazywam się Tomek Witas i co tydzień będę sprawdzał wiedzę znanych i lubianych duetów. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo zaczynamy piłkarską burzę mózgów. A na pierwszy ogień idzie duet potężnych ekspertów, mieszanka hiszpańsko-włoska, Tomek Ćwiąkała, Filip Kapica. Panowie, dzień dobry. Dzień dobry. Jak się czujecie z tym, że jesteście tutaj jako pierwsi? Zabrzmiało to, jakbyśmy byli na jakimś, wiecie, dyktancie w szkole. Wiesz co, ja myślę, że dobierałeś ludzi pod kątem wzrostu przede wszystkim. Tak, jak widać na podglądzie, telewizja po prostu kłamie, YouTube kłamie. Tak naprawdę Filip ma 1,80 m, ja 1,79 m, więc proszę tutaj tym obrazkiem się nie sugerować, ale generalnie czuję spory stres, nie ukrywam, przed tym quizem. Ja bardzo nie lubię przegrywać, ale a porażka jest mi bliska. Porażka jest tożsama z moją osobowością, więc spodziewam się, że będzie tak, jak sobie to procesowałem w głowie. Ale czy będziesz przegranym, to się dopiero okaże po kolejnych odcinkach, więc... Jeżeli nie będziemy mieć maksymalnej liczby punktów, czyli z tego, co pamiętam, 145... Dokładnie. To poniesiemy porażkę. Słuchajcie, to właśnie tabela generalna na razie wygląda tak, że wy jesteście tam na pierwszym miejscu. W punktach są znaki zapytania. Rozumiem, że ten cel to jest maks i niczego innego na dzisiaj nie przyjmujecie do wiadomości. Zastanawia mnie jeszcze taka ewentualna opcja, co możemy zrobić już poza anteną, jak to przemontować w razie czego, żeby się utrzymywać tygodniami na tej Rozumiem. Pozycji. Tak możemy zrobić. Tam będziemy rozmawiać. Ponegocjujemy, dokładnie tak. W takim razie zapoznajmy się z zasadami, które dzisiaj będą panowały w tym quizie. Przed nami 10 pytań i 10 minut. Uczestnicy wybierają spośród 5 kategorii: piłkarze, trenerzy, kluby, transfery i stadiony. Z wyjątkiem ostatniego pytania, bo nim zawsze jest uzupełnienie legendarnego składu. Pytania mogą być otwarte, zamknięte lub obrazkowe. Pytania od 1 do 9 warte są po 10 punktów. W 10 każdy odgadnięty zawodnik to 5 oczek. Łącznie można zdobyć 145. O miejscu w tabeli decyduje także czas. Przed jednym z pytań, z wyjątkiem ostatniego, gracze losują piłkę niespodziankę. 3 z nich są pozytywne, ale pozostałe 3 to pułapki. Panowie, tak jak usłyszeliście na końcu, tutaj jest 6 piłek. Pamiętajcie, że przed 10 pytaniem tego nie można wykorzystać, ale wcześniej trzeba. Jest to obligatoryjne. Mam nadzieję, że jesteście gotowi i możemy przejść do kategorii. Tak, prosimy. Zatem poprosimy tak te kategorie. Mamy piłkarze, trenerzy, kluby, transfery i stadiony. Którą wybieracie na początek? Piłkarze. Piłkarze. Zatem zobaczmy, co mamy przygotowanego w kategorii piłkarze. Muszę powiedzieć, że namęczyliśmy się dużo, żeby te pytania tutaj ładnie przygotować. Poprosimy. Zatem kategoria piłkarze. Pierwsze pytanie brzmi: w ilu angielskich klubach grał Nicola Anelka? Zobaczmy, jakie mamy propozycje odpowiedzi. 5, 6, 3 czy 4 kluby. Zegar startuje i zaczynamy. Ile mamy czasu? Łącznie 10 minut. Zegar już wystartował. Najpierw był Arsenal, Manchester City, Bolton. Liverpool był w międzyczasie na wypożyczeniu jeszcze na pewno. No to widzisz, to tego nie odnotowałem. I Chelsea. Moja odpowiedź była początkowo 4. Ale... I West Bromwich jeszcze na stare lata. Tak? No to tobie bardziej ufam. Jeśli jeszcze raz. Oglądałeś ten dokument o Anelce? Ja nie oglądałem w całości. Właśnie, w zasadzie nie wiem, czy na trailerze się skończyło. Dobra, to słuchaj. Licz na palcach, a jeszcze raz powtórzę nazwy. Wymieniłeś 6 klubów. Tak? Tak. A nie było jeszcze jakiegoś następnego? Arsenal, City, nie, to jest nie, Bolton, bo nie ma, nie, Liverpool, nie ma powyżej 6, więc stawiamy na 6. Dobra, 6. Dobra, zatrzymujemy zegar w takim razie. Wasza propozycja odpowiedzi to 6, czyli B. Zobaczmy, jaka jest odpowiedź poprawna. 5. Poprawna odpowiedź to 6. To jest zasługa Filipiego. Brawo panowie. 10 punktów na waszym koncie. Filip nam się przedstawił tutaj z najlepszej możliwej strony. No dobrze, w takim razie po pierwszym pytaniu macie na razie komplecik. Czasu z pewnością też jeszcze bardzo dużo wam zostało. Jedno pytanie wykorzystane z kategorii piłkarze. Co na pytanie numer 2? Transfery. Dobrze. Widzę, że jednogłośnie, zatem poprosimy pytanie z kategorii transfery. Mam nadzieję, że ono wam sprawi troszkę problemów. Mam nadzieję, że nie. Kategoria transfery. Uszereguj piłkarzy w kolejności od najdrożej sprzedanego z PKO BP Ekstraklasy. Zobaczmy, jakie mamy propozycje w tym pytaniu. Jan Bednarek, Jakub Kamiński, Kasper Kozłowski, Kurczę. Radosław Majecki i Jakub Moder. Ruszył zegar, słuchamy. Na bank się przewrócimy. Najniżej jest Bednarek, na samej górze jest Moder i będzie, moim zdaniem będzie tak, Moder. Mhm. Czyli Moder to kurczę, jedynka. Ale to jest trudne. Wiesz co, ja się nie wtrącam teraz.
Moder, Kozłowski, dobrze, Kozłowski, Majecki, Kamiński, Bednarek. Majecki, ale nie jestem pewny, bo to są bardzo Kamiński, niewielkie różnice. Tak, dobrze mówię. Majecki na trzecim, Kamiński na czwartym. Czekaj, dobrze powiedziałem? Nie, Czekaj. Moder, raz, tak. Moder, Kozłowski. Aha, na trzecim kto? Kurczę, to są te same kwoty z tego, co pamiętam. Dobra, niech zostanie. I ostatni Bednarek, bo Bednarek poszedł za koło 6. Trzeci Kamiński, czwarty Majecki, tak? Tak jak było. Trzeci Kamiński, czwarty Majecki i piąty Bednarek. Chyba tak. No dobra, zostawmy tak. Tutaj zaraz sobie zobaczymy, jaka jest poprawna. Strasznie nie bierzmy, nie bierzmy tej kategorii. Zatrzymujemy zegar, rozumiem, tak? Zatrzymujemy zegar. Zaraz zobaczymy, jeśli chodzi o poprawną kolejność. Ja tylko powiem, że tutaj tak naprawdę jedynka i dwójka były równoważne, więc mogliście tak naprawdę je nawet odwrócić. Więc zobaczmy, jaka była poprawna odpowiedź. Panowie, zgadza się, 20 punktów na waszym koncie. Tak jak powiedziałem, Kasper Kozłowski i Jakub Moder zostali sprzedani po równo 11 milionów Majecki euro. Majecki koło 8 albo 9. Kamiński 10, Majecki 7 i Jan Bednarek 6. Chyba Majecki nic tutaj 7. Nie pokręciłem. Oczywiście korzystamy z jedynego takiego możliwego źródła, gdzie możemy te kwoty sprawdzić, czyli portalu Transfermarkt. I taka była ta kolejność. Tak jak mówię, Moder i Kozłowski zostali sprzedani za podobne pieniądze. Nagrywamy to już dzień po tym, jak ogłoszono transfer Michała Skurasia do Brugi. I on został sprzedany oficjalnie za 6, więc to by było tyle samo co Bednarek. Dokładnie okay. Tak. 8.27 zostało wam do końca po dwóch pytaniach. Raz jeszcze patrzymy na kategorię. Jedno pytanie wykorzystane z kategorii piłkarza, jedno z kategorii transfery. Trzecie pytanie. Jaka będzie kategoria w trzecim pytaniu? Trenerzy. Dobrze. Kategoria trenerzy. Zobaczmy jedno z pytań właśnie w tej kategorii. Po kim w maju 2021 trenerską posadę w Juventusie przejął Massimiliano Allegri? Zobaczmy, jakie mamy odpowiedzi i puśćmy od razu czas, bo czuję, że tutaj może szybko pójść. Jakoś czuję poślizg, że coś nabroimy. Czekaj. To ja tylko przeczytam. Antonio Conte, Maurizio Sarri, Andrea Pirlo. Pirlo. Moim zdaniem Pirlo. Będzie Pirlo po zapewnieniu sobie Ligi Mistrzów w meczu przeciwko Bolonii. Pirlo zostanie z klubu pogoniony. Napoli nie da rady z Ellasem i przyjdzie Allegri. Czyli potwierdzamy to. Odpowiedź Andrea Pirlo. Pirlo. Tak. Dobrze, zatrzymujemy zegar. Andrea Pirlo to wasza propozycja. No i czy to jest prawidłowa odpowiedź? Tak jest. Dobrze. Tak jest. Andrea Pirlo, sezon 2020-2021. Conte to czasy troszkę bardziej odległe, 12-14. Sarri 19-20 przed Pirlo i Ranieri 2007-2009. Od razu, Filip, nam opowiedziałeś całą biografię Andrei Pirlo przy okazji. No to pomówmy jeszcze o tym, Tomek, co się dzieje w Fatih Karagümrük, bo jak myślę, tak. Ostatnio całkiem dobry mecz z Besiktaszem. Andrea Pirlo jeszcze wróci do trenowania na wysokim poziomie. On sam zresztą tak powiedział... Lampard? Nie, Frank Lampard nie. Andrea Pirlo powiedział właśnie, że chce zejść do takiej piwnicy piłkarskiej po dużym klubie, żeby... No to zszedł. Dobra. Troszkę za szybko wrzucony też pewnie na głęboką wodę trenowania w takim klubie, jeszcze dla niego ale tak ważne. Ale jest delikatna różnica pomiędzy Juventusem jednak a Fatihem Karagümrük. Nie no, dlatego to zejście dwa kroki w tył może mu tylko pomóc. 30 punktów, 8.07, mnóstwo czasu. Kategoria do pytania czwartego. Kluby. Tak sobie wędrujemy, zatem poprosimy o pytanie z kategorii kluby. O który klub piłkarski chodzi? Nie. Uwaga, panowie, zobaczmy, tutaj będą teraz podpowiedzi. Współdzieli stadion, nie gra na tym poziomie, co drugi klub. W ostatniej dekadzie grało tam 3 Polaków i ma 3 km ojej, do morza. Ojej. Puszczamy czas. Współdzieli stadion? Genoa. W sensie, to jedyne, co mi przychodzi do głowy. Krzysztof Piątek, Filip Jagiełło i... No dobra, ja Buksa, się zdarzę. Buksa jeszcze. No tak, tylko że w rezerwach, tylko pytanie właśnie, jak to traktować. Grał też w Serie A. Okej. Okay. Ogonik. Dobra. Niech będzie. Że dobrze. Zatrzymujemy zegar. 7.27. I zanim pokażemy tę odpowiedź, ja zapytam, dlaczego nie Sampdoria?
Możemy pokazać. Równie dobrze Sampdoria. Linet, czekaj. Linet, no, ale już zaznaczyliśmy, tak, że już nie odwołamy tego. Beresz, Kownacki. Pokażmy proszę, czy ta odpowiedź była prawidłowa. Salamon i Wszołek grali w Sampdorii. Dokładnie tak, dlatego pokażmy teraz. Genoa, zgadza się. Widzisz, wszystko wymierzone. Wszystko wiemy sobie. Zgadza się, panowie. To była taka pułapka właśnie z tą Sampdorią. Z tym Aleksandrem Buksą to była taka pułapka. Ja w ogóle jestem strasznie zestresowany, że wylądowaliśmy z tymi pytaniami we Włoszech, bo boję się, że wywrócę się na skórce od banana. A ja się boję właśnie przez to, że nie czuję się komfortowo. Jeśli dobrze pamiętam, to tych włoskich pytań chyba już więcej nie ma, ale no jak na razie tutaj przecież królujecie. No tak? To w takim razie cztery teraz pytania, kręcimy. 40. Dobrze, tak? To w takim razie prosimy. Czyli honor. Przed piątym pytaniem losujemy piłkę, niespodziankę. Ale tak dowoli mogę kręcić. Możesz dowoli. One są podgrzane, także wiesz. Świąki, powiedz stop. Stop. Dobrze. Poprosimy o otwarcie, przeczytanie na głos i pokazanie do kamery. To jest pułapka albo... Albo szansa. Ułatwienie. I kulkę sobie odkładam gdzieś. Możesz odłożyć z powrotem do pudełka. Dobra. Już nie będziemy go używać dzisiaj. I ja to teraz przeczytam. Tak. Bang! Co tam mamy? Jest to plus... Do której kamery? Plus 30 sekund. Plus 30 sekund. Czyli dostaliście czasowego boosta, macie 7,57 w tym momencie. Ten czas to nam najmniej potrzebny w sumie do czegokolwiek, ale bierzemy to ten przepraszam. Czas. Okay. Bierzemy. Jest okej. Okay. Odłożę kulkę, żeby ktoś wylosował kiedy indziej. Tak, już odłożyć. To już nam się dzisiaj nie przyda. Plus 30 sekund, 7,57. Wracamy do pytania o kategorię. Piłkarze. Piłkarze. Kategoria piłkarze i drugie pytanie z tej kategorii. A więc tutaj wykorzystujemy pełen limit i zobaczmy to pytanie. W którym klubie poza wymienionymi grał Dominik Furman? No i teraz Furmana i te kluby, które mamy tutaj wymienione i wystartujmy czas. Legia, Toulouse, Verona. Ellas, tak. Verona. Dobrze, potwierdzamy, zatrzymujemy. Brawurowa kariera spadła. Dobrze, potwierdzamy i zatrzymujemy. Zobaczmy, czy wasza odpowiedź będzie prawidłowa. Dominik Furman oczywiście grał także w Ellasie Verona, chociaż grał to troszkę za dużo. Ale za dużo parę razy, jak komentowałem. Ale nauczył się kilku słów po włosku, które później można było zobaczyć w rywalizacji z Josue. Capito? Tak, w piłkarzach po podsłuchu. Oczywiście ten serial nadal polecamy. Furman, Capito? Pytanie poza konkursem jeszcze do tego. Z kim wtedy grał w Ellasie właśnie Dominik Furman? Z Wszołkiem. Dokładnie tak, dokładnie. Znaczy, tak. Ja miałem przyjemność wiele razy wtedy... gdzieś tam się nie przewinął też przez ten chyba później, wiesz? Chyba był później, bo on był najpierw jeszcze w Kiewo i kojarzy mi się, że jak parę razy siadałem komentować Ellas i miałem składy wydrukowane na Soccerwayu, to byli ci dwaj Polacy gdzieś na ławce rezerwowej. Pamięć wzrokowa, a my przechodzimy ponownie do kategorii. Zobaczmy, mamy tak, mamy jeszcze jedno pytanie z kategorii trenerzy, jeszcze jedno z kategorii kluby, jeszcze jedno z transferów i jeszcze ani razu nie odpowiadaliście o stadionach. Trzeba się z tym zmierzyć, stadiony. Zatem zaznaczamy kategorię stadiony i poprosimy pytanie z tej kategorii. Na którym stadionie odbył się finał Ligi Mistrzów w 2020 roku? Poprosimy podpowiedzi. Wembley, Estadio Dalus, Metropolitano czy Stade de France? Puszczamy zegar. Czy 2020 to jest Dalus? Pandemiczne, Estadio Dalus. To jest Bayern PSG. Tak. Ta Super Liga Mistrzów, wszystkie drużyny w Portugalii. Jesteście pewni? Estadio Dalus, to jest wasza odpowiedź. Tak. Zaznaczamy i patrzymy, czy będzie plus 10 punktów. Tak jest. Idziemy jak po swoje. Mam wrażenie, że troszkę za łatwe te pytania przygotowałem. Trudne. To wymagające. Dobrze, w takim razie 7,35, 60 punktów mają Tomek Świąkała i Filip Kapica. Ja się bałem, że to będą zdjęcia stadionów z lotu ptaka i z jakimś takim zblurowanym krzesełkiem i tak dalej. Na kolejne quizy. A, bo to nie my będziemy grać, to dawaj takie i bluruj właśnie napisy na krzesełkach. Zmieniaj kolory w ogóle tych stadionów. Tak zrobimy. Wszystko do góry nogami. Tak zrobimy, a teraz wracamy do kategorii trenerzy, kluby, transfery i stadiony, także jeszcze jedno. To po kolei lecimy, tak. Trenerzy. Poprosimy zatem drugie pytanie z kategorii trenerzy. Ile polskich klubów prowadził Franciszek Smuda? Zobaczmy, to też będzie ABCD. Tutaj będzie 8, 5, 10 czy 7. Dobra, czy my możemy pisać na tej kartce? Jakoś nam to ułatwi. Wiem, że robię coś pewnie niezgodnie ze scenariuszem. Czyli wam się nie przyda dzisiaj. No to ja napiszę szybciej. Dobra, bo ja nie mam ręcznie. Wisła, Legia, Lech, Widzew, Wieczysta. Co on jeszcze prowadził? A nie było tej Piotrkowi Piotrków Trybunalskiej, zanim się do Szczecina wynieśli? Była.
Raz, dwa, trzy, cztery, tylko mamy sześć, a tutaj jest siedem, osiem. Co on jeszcze prowadził? W zasadzie powinniśmy chyba sobie przypomnieć. Czekaj, te wszystkie kluby, wszystkie jakie grały w Ekstraklasie, no. Właśnie ja w tym kierunku. Tutaj możemy z 5 minut postać, nie? Żeby... Nie, macie wiesz, równo, ale później na skład równo 7 minut. Czasu, a, okay, na skład dobra, potrzebujemy no to, czasu. To 2 minuty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli pewnie jakiegoś tam oczywistego nie wskazaliśmy. Nie wskazaliśmy, więc moim zdaniem będzie 7, ale kurczę, czy czegoś tam nie było jeszcze? Łęczna była. Pamiętasz? Bonin. Ty nie, Bonin. Pitry na stoperze w Łęcznej. Okej, okej, Łęczna. Okay. No mój region, rzeczywiście. Raz, dwa, trzeba trzy, cztery, pięć, siedem. I teraz jest, kurczę, ten dylemat, czy prowadził coś jeszcze, czy nie prowadził. Na bank prowadził, dlaczego miałby nie prowadzić? No ale patrz, ile tych klubów ci zostało. A ile tak, mamy? Wiesz co, ja idę po mapie w tym momencie, tak jakby. 6,5 minuty. A znasz mapę Polski? Jeszcze był Zagłębie Lubin. Więc ja bym Zagłębie. Osiem. Dobra. Uważasz, że są jeszcze jakieś dwa kluby, których nie wskazaliśmy, czy nie? Ja myślę, że już, ja już na nie, mapie już nie jestem bym odpuścił, w stanie zlokalizować. Odpuściłbym, ale uważam, że będzie 10 z racji tego, że jakoś no, tego dajmy, nie przetrawimy. Dajmy 8 czy 10? Dajmy tyle, ile mamy. No, po co no to mamy dobra. Wisła, Legia, Lech, Widzew, Wieczysta, Piotrkowia, Łęczna, Lubin. 8. 8. Zagłębie, żeby się tam kibice zrobić. Zaznaczamy odpowiedź A. 8 klubów według was prowadził Franciszek Smuda. Sprawdźmy zatem waszą odpowiedź. Panowie, kurczę, poprawna odpowiedź była 10. Wymienię wam te kluby po kolei. Stal Mielec, Widzew Łódź, Wisła Kraków, Legia Piotrkowia, Odra Wodzisław, Zagłębie Lubin, Lech, Górnik Łęczna, Wieczysta. Nie pamiętam Odry. Wiesz co, nie pamiętam ja, Odry. Ja nie pamiętam, ja w ogóle nie pamiętam kiedy on prowadził Stal Mielec i Odrę Wodzisław. W ogóle jakby Stal Mielec mam wyzerowane to te okresy. Jego pierwszy polski klub w jego trenerskiej karierze, a Odra Wodzisław strzelałbym w jakieś 2005, coś takiego. Pierwsza, ci, pierwsza połowa pierwszej dziura dekady. Dziura w pamięci, jeśli... Z Odrą go w ogóle nie kojarzę. Tym razem się nie udało. Tym razem się nie udało. Macie jeszcze dwa pytania. Ale jaki niedosyt ja już nie będzie. Nie. Pierwsza porażka nie, no i... będzie niedosyt, ale... No, ale wiesz co, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że nie wpadłbym na te Stal Mielec ani na Odrę, nie? Nie no nie, no Odry byśmy, nie. Odry byśmy na pewno nie no to wskazali. Panowie, ja jestem w szoku, że wy na Piotrkowie wpadliście. No to fizycznie. Ale to Piotrkowia to jeszcze były te czasy chyba CM4, gdzie oni mieli taki poza złoty tym to był charakterystyczny i tam, okres wiesz, jednak, dobra paka była. Tam był bodaj Batata, tam był Artur Bugaj, tam było trochę piłkarzy. Nie wiem, czy Kaźmierczaka nie było, tak mi się wydaje, jakbym miał nie zgadywać. Był Kuba nie było Wawrzyniak też? Możliwe. Nawet... Kurczę, nie pamiętam. Dobra, wykład z polskiego nie, futbolu. Ale źle, generalnie jest bardzo no ja źle. Się to jak mental, jak to źle, panowie? Nie był dobry mental, skoro jest po 7 mental, pytaniach no. Macie 60 punktów. No ale to no, chcemy mieć bardzo dobry wynik. Ale wróćmy do kategorii, bo zostały nam jeszcze, panowie, dwa pytania do końca tej części zasadniczej. Kategoria kluby, kategoria transfery, kategoria stadiony. To jest to, z czego jeszcze możecie wybierać. Do kluby. Kategoria kluby. Zatem zobaczmy drugie pytanie z kategorii kluby. Ile klubów PKO BP Ekstraklasy ma w Herbie Zwierzę? Nie. I zobaczmy, tutaj też będą podpowiedzi. Ja powiem ci, ja na herbach się wypadam całkowicie. 8, 2 czy 5 klubów. Zegar wystartował, słucham. Czuję gigantyczną ulgę, że się poślizgnęliśmy na tym Smudzie i już tutaj nie ma presji. Jednak. Ale nie, no ja tu... No bo tutaj... Nie, ale to może zacznijcie. Ale może tutaj zacznijcie jesteśmy skazani za niewinność. Ale po tabeli może będzie łatwiej. Które kluby... Jaki mają chodzi herby? O ja aktualny sezon. Ale ja mam straszną pamięć do herbów, serio. Możecie zawsze coś strzelić. Szukajmy w ogóle klubów, które mają zwierzę. Łęczna ma dzika, ale to nie wiem, czy nie... Łęczna nie, to ale herb miasta ma dzika. Dobra. Dobra, wiesz co, ja bym szybko odpowiedział, żeby 5,5 minuty macie. To dajmy na wszystko? Tak, no to tak wam zostało do końca. Dawajmy trójkę albo piątkę. Które? Zdaje się na ciebie. Nie wiem, ja tu nie chcę... Dobra, 3. Stop. Zaznaczamy? Tak. Stop, zegar, zaznaczamy odpowiedź. 3. Nawet nie chcę udawać, że będę wiedział. No i zobaczmy. Straszny był. Czy będzie 10 punktów? Nie będzie. Prawidłowa odpowiedź to 5, ale no byliście blisko, bo chcieliście zaznaczyć odpowiedź 5. Blisko to sobie można być. Uwaga, wymienię. Piast, Stal Mielec, a wymień... Śląsk. Dobrze. Zagłębie i Miedź Legnica. To są właśnie kluby, które mają. Wiesz co, to się właśnie dowiedziałem, że na herbie Stali Mielec to jest zwierzę. To jest żuraw. To jest żuraw. Okej. Okay. No dobrze.
Wiesz co, w życiu bym nie wpadł nie, na to, serio. Jestem zniesmaczony, jestem zniesmaczony. Trzeba było brać stadiony, nie? Zamiast tych klubów, ty wiecie, no, że tam będą herby. Macie nauczkę na następny raz. No mamy, no herby. Nie będzie następnego razu za to, jak nas potraktowałeś. Wracamy do kategorii 5-18. Jak siadła atmosfera w ogóle. Strasznie. No spokojnie, panowie, jeszcze ostatnie pytanie, a później jeszcze składzik. Ale jak znowu będzie jakaś wyliczanka, kto ile tego się trochę boję, nie? Myślisz, to wszystko się sprowadza do tego? Z drugiej strony herby i stadiony to jest coś, czego ja się zawsze boję w takich quizach. Herby i stadiony. Panowie, macie 60 punktów. Ma 60 punktów. A nie, były przed chwilą herby. No. A zachowujecie się, jakbyście mieli 0 punktów. No, no bo tak się czujemy. Się mentalnie jak 0. Rozumiem, że jesteście z pokolenia chce więcej. Także zobaczmy raz jeszcze na kategorię. Transfery chyba, transfery nie? I stadiony chyba do transfery, wyboru. No te stadiony to jakieś... A możemy tak sobie później bonusowo zobaczyć, a nie ostatnie pytanie zobaczymy na koniec, zadamy je naszym widzom, wy także będziecie to pytanie widzieć i będziecie mogli sobie poza anteną na nie odpowiedzieć. Transfery? Transfery. Kategoria transfery. Poprosimy o pytanie z tej kategorii. Która kolejność transferów jest poprawna? Zobaczmy, o jakiego piłkarza chodzi. Mamy tutaj Alexis Sancheza i 3 propozycje. Na pewno ostatnia jest zła, bo Zudinese środkowa przeszedł do dobra. Barcelony. Nie, zaraz. Kurczę. Czekaj. Nie, środkowa jest dobra. Tak, no bo z Barcelony poszedł do Arsenalu, Arsenal po Arsenalu, bo United... Na 100% dwójka, od razu dwójka. Tak, zaznaczajmy. Arsenal, United, Inter. Zatrzymujemy zegar, to jest zdobyliśmy wasza, punkty. Hej. Wasza propozycja. Zobaczmy, gdzie faktycznie, jakie były te transfery Alexisa Sancheza. Tak jest, tak jest. Arsenal, no Manchester United, Inter. My potrafimy odpowiadać czasem na normalne pytania, ale jakbyś mnie zapytał, który z tych 3 klubów ma zwierzę w swoim kierpie, no to byśmy polegli, no. Co mam ci prawda? Powiedzieć? No może dla kogoś no innego takie pytania będą akurat, wiesz, atrakcyjne, no. Nie będą. To się okaże, zdecydował, usuwamy te pytania ze wszystkich kolejnych nie, no odcinków. Dobrze, no cóż. Dobrze, zatem mamy skład do odgadnięcia. Legia Warszawa z meczu z Realem Madryt dobra. Z Ligi Mistrzów 16-17. Zegar startuje. Zobaczmy boisko i słucham. Malarz, czekaj, Malarz, Bereszyński, Pazdan, Brzyski. Pazdan, Brzyski, nie? Furman. Furman, nie? Furmana dawno nie było. Mulę. Vadis, Radowicz. Guilherme. Guilherme, tak. Nikolić. Ryjowicz? Nie. Z ławki? Nie. Z ławka nie potrzeba. Broś? Spokojnie. Nie. Kto grał na lewej obronie? Jodłowiec? Nie. 4,5 minuty? Dobra, nie, no musimy 4,5 to minuty, no musimy to czekaj, to... na spokojnie. Efir. Nie. Brakuje wam jeszcze 3. Jezu, czekaj. Wymieniajmy wszystko. Łukasik odszedł dużo wcześniej. Ja nie lubię w te składy, zawsze się ślizgam. Od lat się na składach ślizgam. Czekaj. Lewy obrońca. Kurczę, kto grał na lewej obronie w Legii? Czerwiński nie grał? Nie. Chodzi oczywiście o pierwszy skład w tym meczu. Boże, ja byłem na tym meczu. Może kto... To był zamknięty mecz. Tak. Może ktoś randomowo musiał zagrać na lewej. Wymienialiśmy Rzeźniczaka? Rzeźniczak. O, proszę. Tak, Rzeźniczak. Ja pewnie grał w środku, no właśnie, więc lewa jest dalej nieodkryta. 2 nazwiska i 3,5 minuty około. Besnik, Has, Jacek, Magiera. Kto tam przychodził? Kto tam przychodził? W tym meczu Real 4 napastników wystawił jedyny raz. Ładna bramka Garetha Bale'a na początku meczu. Tak, tylko czekaj, kto tam grał? Ja nie wracałem do tego meczu w zasadzie. Wrdoliak? Nie. Tak to już kombinuj. Dosa Junior? Nie, Wrdoliak jest Wrdoliak to Celtic. Tak, Dosa Junior bodajże z Piała. No i Dosa Junior był stoperem, więc... To dokładnie. Kto grał na lewej obronie? Kto grał na lewej Pamiętajcie, obronie? Pamiętajcie, jeszcze o środkowym pomocniku. Jeszcze tak, ale pomoc. Jakby cały czas krążę w kierunku lewej obrony. Jeszcze trzy minuty, tak. No, będziemy stać przez 3 minuty, ale nie, wykorzystamy nie. Ja ten czas. Cały czas, wiesz, się zastanawiam. Drażni mnie. Mnie też.
Ale mamy punkty za to, co do tej pory. Oczywiście, jakoś, oczywiście. Okay. Każdy nie, no z tych nazwisk jest warty po 5 punktów. Słucham? Zrobimy ci przelew. To się wytnie. Dwa nazwiska. Środkowy Słuchaj, pomocnik. Tu brakuje ewidentnego defensywnego pomocnika. Tu brakuje defensywnego pomocnika. Pamiętajcie, panowie, że ten czas też jest ważny, bo jeśli jakiś kolejny duet będzie miał tyle samo punktów, co wy, ale zrobi quiz szybciej, to będzie wyżej. Okej, no ale no, my prawdopodobnie go nie zrobimy. Nie no, mówiłeś jodłowca, no bo tak rzucałeś już. No, jodłowiec nie, tak? Nie. Dwie minuty. Berto albo coś. Nie, to nie te czasy. Już chociaż naprawdę. Nie, to te czasy, ale nie grał w tym meczu na pewno. To są piłkarze, no powiedziałbym w skali naszej ligi, na pewno jeden mainstreamowy, no. Drugi może trochę mniej, ale na pewno tych piłkarzy znacie. Mainstreamowy. Kurczę, no ale tylko, że to jest po tym pokoleniu tych wolskich Łukasików wszystkich, Furmanów. Może jakiś Kucharczyk grał jak Samuel Eto'o na lewej obronie. Nie, na pewno nie. Ale nie, to no improwizuję, ćwiąki nie udźwigniemy. Broś? Już podał. Inny Broś też nie grał w tym meczu. Mateusz Broś przecież też był, ale nie w Legii. Wierzę, panowie, że jeszcze wam się uda, jeszcze macie ponad minutę. Zdarza się tak, że w tego typu zabawach te oczywiste nazwiska wpadają w ostatnim momencie. No jest kiepsko, no. Bardzo kiepsko. Myślę, bardzo atrakcyjny fragment dla widzów swoją drogą. Przewinął to. Ostatnia minuta. Już nawet nie pamiętam. Trafmy jednego. Trafmy. Mówię, zrobicie to. Wierzę w was. Nie zrobię. No jak nie brzyski. To już takiego ładnego gola strzelił w meczu z Lechem. Ostatnie 30 sekund. Jezu, Kopczyński. Kopczyński. Wow, bang! Jeszcze ostatni. Bang! Jeszcze walczymy, wiecie, dobiegacie do mety, tam wyprzedzacie tego, który jest liderem. I to jest oczywisty jakiś wybór? No, moim zdaniem tak. Myślę, że jak zobaczycie to nazwisko, to o ile go nie zgadniecie, ile mamy to czasu? 20 sekund. O Jezu. Dziesięć. Polak czy nie Polak? Oj, no, nie mogę. Boli. 5 sekund. Kołuszek! Za dużo, jaka definicja. Panowie, ale to zobaczcie, to jest to, co mówiłem, 3 sekundy do końca zostały i padło ostatnie nazwisko, dźwięki. Ale miałem rację, że mainstreamowy piłkarz w skali mainstreamowej. Dokładnie. Ale Kopczyński, kurczę, rzeczywiście. Panowie, 55 punktów doliczamy wam do tamtych 70, 125 punktów, 3 sekundy. Gratuluję. Jak się czujecie z tym, że byliście tutaj jako pierwsi i zrobiliście taki wynik? Wiesz co, słabo, szczerze mówiąc. Nienasyceni. Nie, co do herbów, tutaj nie mam do siebie pretensji, ale o tego Smudę, że trzeba było... Zaufać tak jak po się zastanawialiśmy, że coś musieliśmy pominąć po prostu. Ale no, zgubiło nas ego, zgubiła nasz pycha, przekonanie o jakiejś własnej, arogancja. Wydumanej tak. wartości. Mam nadzieję, że mimo wszystko dobrze się bawiliście. Umiarkowanie, do momentami pewnego dobrze. Momentu naprawdę dobrze. Tak. Było fajnie, kiedy się to układało, mieliśmy maksymalną liczbę punktów. Później, kiedy zaczęło się to sypać, mental podupadł. Tak. Co byście powiedzieli kolejnym uczestnikom piłkarskiej burzy mózgów? Żeby tu nie przychodzić. nie takiej odpowiedzi się spodziewałem, ale no dobrze, no może tak być. W tabeli jesteście znaczy, oczywiście słuchaj, na pierwszym miejscu. To tak naprawdę jedna rada, żeby jak najszybciej odpowiadać, czyli jeśli jesteś pewny albo jesteś pewny, że nie wiesz, no to jak najszybciej odpowiadać, żeby potem nie tracić czasu. Nie brak, tak, no ale tutaj mieliśmy wielki margines z tymi składami, gigantyczny, tak, mieliśmy tak, z 5 minut. No ale dlatego, że też wcześniej dość szybko odpowiadaliśmy na to wszystko. Panowie, jesteście na pierwszym miejscu w tabeli, oczywiście, dokładnie, tak? Mamy jeszcze bonusowe pytanie. Ale nie możemy poproszę odpowiadać? Was, żebyście wy tu nie odpowiadali. A jak zapiszemy na kartce sobie. I ci pokażemy proszę. Tutaj ukradki? Myślę, że będzie widać. My sobie odpowiemy już poza anteną. Zobaczmy zatem jeszcze raz kategorię. I to jedno pytanie, które nam zostało do wyboru, jest Stadiony. To kategoria
stadiony. Pytanie już tylko do Was, do naszych widzów. Odpowiedzcie w komentarzu właśnie na to pytanie, które nam tutaj zostało. No i zobaczmy, kategoria stadiony. Uszereguj stadiony, na których grała reprezentacja Polski, od tego, na którym rozegrała najwięcej meczów. Możemy też zobaczyć oczywiście podpowiedzi. No Stadion czekaj, Narodowy, czekaj. Śląski, można Stadion Legii Warszawa, Stadion Poznań i Stadion w Gdańsku. To jest pytanie do naszych widzów, także my sobie jeszcze za chwilkę je zobaczymy, ale i sobie na nie odpowiemy. Jest bardzo trudne. A was nie? poproszę, nasi widzowie, o kolejność, ale po prostu nie możemy się nią podzielić. Panowie, podsumowując, pierwsze miejsce oczywiście, 3 sekundy do końca, 125 punktów. Ja z waszego występu jestem zadowolony. Widzę, że wy nie bardzo, ale moim zdaniem macie do tego pełne predyspozycje, żeby być zadowoleni. Skorzystamy z prawa do bycia niezadowolonym. Proszę bardzo, przysługuję wam takie prawo. Tomek Ćwiękała. Dziękuję. Filip Kapica. Dziękuję. Przegrani. Taka wielka, teraz taki baner na was, taka taśma. Naszym widzom również dziękujemy. Odpowiedzcie sobie na te wszystkie pytania oczywiście w komentarzach. Szczególnie odpowiedzcie na pytanie ostatnie, które było dedykowane już tylko wam. I dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach Piłkarskiej Burzy Mózgów. Do zobaczenia. Czyńskiego.